Witam z tej strony, tropiciel. W ostatnim czasie federacja KSW zaskoczyła nas czterema bardzo pozytywnymi informacjami. Zakontraktowaniem Łukasza Harzewskiego, Marcina Helda, Piotra Kuberskiego, ale też powrotem Marcina Wójcika. No i dzisiaj chciałbym na ten temat troszeczkę pogadać. Może zacznijmy od powrotu Marcina Wójcika. Dla wielu rozstanie Marcina z KSW było zaskakujące. Oczywiście wtedy nie miał najlepszej pasy, bo był po przegranej z Narkunem, po słabej walce z Mojelem, ale też po szybkim odbiciu się od Scotta Askama w kategorii średniej. I Marcin no nie prezentował się na pewno najlepiej, potem jeszcze poza KSW przegrał, więc to na pewno nie był dla niego najlepszy czas. Może po części z perspektywy czasu fakt, że mógł rozpędzić się jeszcze raz i wskoczyć ponownie do KSW. Był dobry, tak? Bo dzisiaj jest znacznie mocniejszym zawodnikiem niż te parę lat temu, kiedy z KSW odchodził. No pamiętajmy, że poza KSW stoczył 9 pojedynków, z których 7 wygrał, w tym też 7 pojedynków przed czasem. Miał okazję, jak dobrze pamiętam, zdobyć pas FENU, no i wystąpić w federacji PFL i oczywiście odnieść w niej Zwycięstwo. Marcin do KSB wraca nie pierwszy raz, ale na pewno wkracza do niej teraz jako najmocniejsza wersja samego siebie, a to też w momencie, kiedy waga półciężka zmieniła się nie do poznania, więc na pewno jego powrót budzi dużą ciekawość, ale i wiele możliwości. Tutaj naprawdę Marcin będzie miał z kim powalczyć. Będzie miał dużo trudnych przeciwników, i myślę, że no nie do końca jest powiedziane, że tym mistrzem na pewno zostanie. Eee, kiedy był tylko Narkun, no to wiadomo było, że tylko on stanowił te największe zagrożenie. Dzisiaj tych chłopaków jest znacznie więcej i trzeba będzie się z nimi no, poprzepychać, aby zostać tym pretendentem. A już w tej pierwszej walce, no tutaj będzie czekał na niego zawodnik, który może i ostatnią walkę przegrał w takim no dosyć słabym stylu, ale wcześniej znokautował Tomka Narkuna, który to właśnie Marcina Wójcika pokonał, więc to oczywiście trzeba mieć na uwadze, bo jest to bardzo niebezpieczny zawodnik. Oczywiście pewnie Marcin będzie miał tutaj teraz w tym powrocie łatwiej, dlatego że no. Już tutaj walczył, więc nie wchodzi jako totalnie nieznany zawodnik, tylko jako gość, który w tej półciężkiej no, nie tylko już się pokazał, ale teraz bardzo mocno się liczy. Więc dla samego Marcina ten powrót jest pewnego rodzaju nowym wyzwaniem, aby spróbować zostać tym mistrzem, co za pierwszym razem się nie udało. Ale i dla samego KSW powrót Marcina to opcja bardzo ciekawa i opcja, za którą naprawdę możemy tę federację pochwalić. Następnie mamy Łukasza Harzewskiego, mistrza federacji FEN, promującego się rekordem 12 wygranych, jednej przegranej i jednej walce uznanej za no contest. Jest to zawodnik, który obecnie promuje się serią 10 wygranych z rzędu. Jest to zawodnik zdeterminowany który chce wygrywać, którego też ciężko złamać i na pewno zwerbowanie tego zawodnika to również bardzo dobra decyzja. Są czasami zawodnicy, których wolałbym zobaczyć w KSW zamiast w UFC, a są też zawodnicy, których szkoda byłoby w UFC nie zobaczyć. Myślę, że w ciągu tych kilkunastu lat na palcach jednej ręki wymieniłbym zawodników, których moim zdaniem Szkoda byłoby w tym UFC nie zobaczyć i Łukasz na pewno na tej liście by się znalazł. Eee, ja na pewno bardzo żałuję, że nie doszło do tej walki, Harzewski-Rembecki. Ja wiem, że to któremuś by namieszało w tych papierach, ale na pewno więcej na tym ugrałby Łukasz, nawet gdyby przegrał. To po prostu no miałby taką okazję sprawdzić się z Mateuszem, a kto wie, może nawet go pokonać. I dziś do KSW wchodziłby no jako znacznie e, mocniejszy i bardziej wypromowany zawodnik. Tutaj oczywiście wiemy, że Harzewski będzie walczył w kategorii piórkowej. Dlatego, takim najciekawszym dla mnie starciem byłoby e, skonfrontowanie go z Danielem Rutkowskim. Ale mam też nadzieję, że Łukasz być może później skusi się na powalczenie w kategorii lekkiej. Gdyż to właśnie w tej kategorii brakuje nam tych nazwisk najbardziej. Z tych wszystkich nowo zakontraktowanych zawodników najbardziej jestem zaskoczony debiutem Piotra Kuberskiego, mistrza Federacji FEN kategorii średniej. Jego debiut sprawia, że faktycznie waga średnia staje na nogi, bo zawsze ta kategoria opierała się na barkach Mameda i Materli. I strach było pomyśleć, co będzie, jeśli oni przestaną walczyć, no bo w bardzo małym stopniu KSW tę wagę rozwijało. Dziś angaż Pawlaka, Leśki, Kęsika, też przejście Romanowskiego i nawet powrót Janikowskiego na dobre tory. Też Paczuski sporo wzmocnił tę dywizję, no ale jakby nie patrzeć, czy Janikowski, czy Paczuski, to się od Materli finalnie odbili. Radcliffe też porobił od Zimkowskiego, co mogło Sprawić takie wrażenie, że faktycznie Materla z Mamedem mają na tyle wysoki poziom sportowy, też tyle mają tego doświadczenia, że ci młodsi no będą się od nich odbijać, a w Polsce no, nikt ich nie przegoni, a przynajmniej z tych, którzy są w KSW zakontraktowani, i dziś to się zmienia. Dziś KSW tych najlepszych jest w stanie zwerbować, więc na pewno mamy zawodników, którzy mogą. Tych naszych weteranów w przyszłości zastąpić. Piotr Kuberski to zawodnik o rekordzie 11 wygranych w tym 9 nokautach no i jednej porażce. Jest to też chyba najszybciej rozwijający się średni w Polsce. W 2019 roku przegrywał z Kubą Kamieniarzem miał rekord 2-1 a dzisiaj błyszczy w klatce i nokautuje swoich rywali. I na pewno takich zawodników Federacja KSW potrzebuje, bo oczywiście no nikt nie powinien Mameda czy Materli odsyłać na emeryturę, ale nowych zawodników potrzeba, bo tu nie tylko chodzi o to, że nie będzie miał kto walczyć w tej kategorii średniej, ale też no kibice będą średnio tym zainteresowani, jeśli ciągle tylko tych dwóch zawodników będziemy przedstawiać publiczności. Oczywiście oni też są bardzo potrzebni, ale no, fajnie, gdyby było to bardziej różnorodne i tych zawodników byłoby znacznie więcej. I KSW na pewno doskonale odczytało te pustki w kategorii średniej i teraz bardzo dużo tych fajnych średnich zwerbowało, i to mnie bardzo cieszy. I myślę, że tutaj KSW to jest też takie doskonałe miejsce, aby nie tylko sprawdzać się z innymi mocnymi zawodnikami, to też przede wszystkim powinno być miejsce, w którym będziemy konfrontować ze sobą tych najlepszych polskich zawodników. I starcie kuberski Leśko to walka, na którą bardzo mocno czekam. No i na sam koniec został nam debiut Marcina Helda, 28 wygranych, w tym aż 19 skończonych walk przed czasem, w tym aż 15 przez poddania, 9 razy przegrywał, 4 walki dla UFC, 4 walki dla PWL-u, 3 walki dla ACA i 14 walk dla Bellatora. To nam daje 25 walk na najwyższym światowym poziomie. A mówimy o chłopaku, który ma dopiero 31 lat, a rekord niczym zaprawiony w bojach weteran. W polskim MMA widzieliśmy wielu zawodników, ale mało który zawodnik przeszedł taką drogę. Marcin. No, swoją karierę świetnie rozpoczął. Pokonał w Polsce Mańkowskiego-Sowińskiego, potem przygoda z Bellatorem, gdzie pokazał całemu światu, że jest jednym z najlepszych lekkich. Następnie duże rozczarowanie w UFC. To tak nie musiało wcale wyglądać. Marcina było stać na to, aby zostać w tej federacji na lata, ale czasem tak bywa, że jeśli czegoś bardzo chcesz, to prawie ci to nie wychodzi. Ale chociaż tyle dobrze, że tą ostatnią walkę udało się wygrać. Potem akurat dobrze, że Heldik pojawił się w ACA, bo ta federacja mogła tutaj Marcinowi pozwolić na częstsze walki i walki z naprawdę mocnymi zawodnikami i to na pewno tutaj Marcina odbudowało i sportowo i mentalnie. Następnie ten PFL już można było zamienić w KSW, ale Marcin zawsze dążył do bycia tym najlepszym, do walk z tymi najlepszymi, więc za to akurat trzeba go chwalić, bo finalnie KSW kontraktuje kogoś, kto nie chce sobie dorobić do emeryturki, tylko kontraktuje zawodnika topowego, którego ambicja sportowa będzie kierowała w kierunku pasa, w kierunku bycia tym najlepszym. A tego waga lekka bardzo potrzebowała, aby właśnie pojawiła się taka postać, która będzie na tyle mocna, aby nie tylko podnieść poziom tych drabinkowych rozgrywek. Ale też na koniec dnia być tym ogromnym zagrożeniem dla najlepszych w tej dywizji. W przypadku Marcina, im dłużej będzie dochodził do walki mistrzowskiej, tym lepiej, bo może się okazać, że jeśli ta droga będzie szybsza to później bardzo ciężko będzie znaleźć dla niego godnego pretendenta. Ale myślę, że taka informacja na pewno pojawiła się też w głowach e, włodarzy federacji, aby ten poziom po prostu podnosić, bo faktycznie debiut Marcina w KSW jest równie mocny, co kiedyś debiut i angaż Normana Parke, który poza tym, że przegrywał z Gamrotem, to resztę walk wygrywał. Tak więc debiut Helda w lekkiej, Harzewskiego w piórkowej, Kuberskiego w średniej czy powrót Wójcika do kategorii. Półciężkiej to ogromne transfery pokazujące jak mocno KSW inwestuje w każdą poszczególną dywizję i tego brakowało, bo faktycznie ci zawodnicy się pojawiali, ale brakowało po prostu tego topu, tak? Tym bardziej polskiego i dziś jest on sukcesywnie kontraktowany. Chwilkę wcześniej KSW też zakontraktowało Haradyka, który już swój potencjał pokazał i takie informacje naprawdę cieszą kibica, cieszą mnie. I za to oczywiście Federacja KSW e, powinno się pochwalić. Tego właśnie też zawsze od Federacji KSW oczekiwałem, i to się dzieje, więc naprawdę wielkie brawa. Ale jak to jest w Waszym przypadku, czy te angaże Wam się podobają? A jeśli tak, to na które czekacie najbardziej? To wszystko na dziś, ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie i oczywiście zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału KJW MMA. Pozdrawiam Was, Tropiciel, trzymajcie się i do usłyszenia!